Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościenia. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Polityka na śniadanie, sobotni poranek, więc o tym mogę porozmawiać ze swoimi gośćmi, a są nimi dzisiaj pan Dariusz Wójcik, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom. Dzień dobry i pan Łukasz Molenda, sekretarz Partii Polska 2050 w Radomiu. Dzień dobry. Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu. Pytanie do pana radnego Dariusza Wójcika. Panie radny, w środę wizyta ministra Przemysława Czarnka w Radomiu. Dużo podczas tego spotkania poświęcono ocenie prezydenta Radosława Witkowskiego. Ja natomiast chciałbym się skupić na słowach, które padły w, tutaj u nas w studiu w czwartek z ust pana ministra, że jeżeli miasto nie radzi sobie, czy pan prezydent w zasadzie nie radzi sobie z y, y, finansowaniem oświaty, no to być może powinien pomyśleć o dymisji. Panie Redaktorze, w każdym wywiadzie, w którym są przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej u Pana, słychać marudzenie, tak? Wszyscy narzekają. Jeden z wiceprezydentów nawet posunął się do tego, że powiedział, że jak pieniądze dadzą, to dadzą, jak nie, to nie on się nikogo prosił, nie będzie. No to nie jest to marudzenie, nie jest to marudzenie, ale prawdziwą ocenę dokonają wyborcy i to oni zdecydują, kto zostanie zdymisjowany, czy tak ładnie dostanie kopniaka w tyłek. E, wielu A już nie osoba, długo czas weryfikacji. Nie długo teraz są wybory parlamentarne, za chwilę będą wybory e, samorządowe, e, mają głos mieszkańcy wtedy, kiedy e, będą oczywiście wszyscy o ten głos bardzo mocno zabiegać, chwalić, się, jak są ładni, piękni, są eleganccy, billboardy, banery, plakaty, klipy telewizyjne, wszyscy na tym zarobią w koła, czy mieszkańcy coś na tym zyskają? Na tej kampanii myślę, że. że, że no być może dobre informacje myślę, że, do naszego miasta. Myślę, że. Miasta. To jest yy, idealny okres. Nie, żeby pieniądze że nie, że niewiele. No, z, zadaniem własnym gminy jest finansowanie oświaty i to jest fakt. Ale czy my, jako miasto, samorząd możemy pomóc nauczycielom, którzy zarabiają za mało, bo moja żona jest nauczycielem. Mój adwersarz też jest nauczycielem, też pewnie jest niezadowolony ze swojego wynagrodzenia, bo... No, Nawet no, nie protestuje. no, ale, no cóż, ale, ale to jest prawda. Jak, jak pan radny ale prawdę jest, mówi, że, ale, że wynagrodzenia są fatalne. Ale bo czy są, samorząd no to... może dopłacić do tych wynagrodzeń? Te, oczywiście, że może, bo może. miasta, które to dopłacają. Tak, tylko musi mieć I, z czego. I Z czego? Z pieniędzy z budżetu miasta. Czy panowie wiedzą, jaki jest budżet miasta? No wiemy, zadłużony bardzo. No nie, a, jak, a jakie, ja, jaki budżet osiąga? Jakie przychody mamy? No Miliard tak, 400 okay. milionów. Tylko, że tak? ile to mamy. panie radny, ale ile mamy realnie do wydania? Ale do końca, dobra. Jedno, no bardzo jedno proszę, wydanie. i oddamy głos. I, panu i czy Łukaszowi my z tych pieniędzy mówiąc. możemy dopłacić nauczycielom, dołożyć do tego? Gdybym ja był prezydentem, taką decyzję bym pod, podjął, dlatego że jestem bardzo mocno związany ze środowiskiem nauczycielskim. Też mam kwalifikacje pedagogiczne, chociaż nigdy z nich nie korzystałem nie pracowałem. Jeszcze może wszystko przed Panem. A czego no, bym mógł może... nauczyć? Mógłbym Proszę uczyć zdradzić. na przykład ochrony środowiska, mógłbym to uczyć ważny gospodarki, temat gospodarki odpadami, o, mógłbym, o, uczyć no to ja mógłbym uczyć bezpieczeństwa tematu, i higieny y, pracy. Także mógłbym uczyć wychowania fizycznego. Też mam skończone studia podyplomowe. Nigdy się o. tym nie chwaliłem, ale mam kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów. Nie korzystałem i mam nadzieję, że nie będę korzystał, ale to, co najbardziej mnie interesuje to pomoc osobom niepełnosprawnym i zajmuje się tym jako wolontariusz i też się tym nie chwalę i na tym, na tym, na tym poprzestaniemy ale jak gdybym był prezydentem dopłaciłbym nauczycielom do wynagrodzenia bo to bo zarabiają rzeczywiście za mało Dobrze. ale Pan... jeszcze jedno zdanie Bardzo ale to że rząd Prawa i Sprawiedliwości potężne nakłady przeznacza na edukację jest też faktem, bo cyfry i liczby mówią same za siebie. Pan Łukasz Moenda się zgodzi z y, opiniami radnego z Dariusza Wójcika? Z Wójcieka? częścią opinii się zgadzam, z częścią trzeba to wyprostować, bo tu są trzy kwestie, trzy wątki pomieszane. Pierwsza kwestia to jest kwestia ministra czarnka i tych nakładów, bo pan minister tutaj pięknie opowiadał o tych miliardach. Zapomniał tylko dodać, że te miliardy wszystkie idą na e, te e, m, e, kwestie związane z inflacją, z, z drożyzną, związane z podniesieniem płacy minimalnej i no również pan podnoszenie... minister mówił o tak, jak jest w inwestycjach okay, I tutaj i raczej nie ma jeżeli, co no Oczywiście, jeżeli chodzi tego o program posiłować. chociażby Laboratoria Przyszłości, pełna zgoda, on nie do końca jest idealnie zrealizowany. Tam brakuje um, odpowiedniego modułu dotyczącego wdrażania, a wdrażania tego programu. Ale tu nie chcę zanudzać naszych słuchaczy detalami z, z dziedziny edukacji. Natomiast chodzi o to, że jeżeli um, podnosimy bardzo dynamicznie płacę minimalną, no to musimy również dynamicznie podnosić um, subwencję oświatową, a to nie Idzie ze sobą w parze. I tak od 1 stycznia 2024 roku na trzecim, przedostatnim stopniu awansu zawodowego nauczyciel mianowany będzie zarabiał poniżej minimalnej krajowej, i dyrektor będzie musiał, czyli gmina, będzie musiała dopłacić do tego wynagrodzenia. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że rzeczywiście gmina może dopłacać, tylko trzeba pamiętać, że sytuacja budżetowa w naszym mieście jest w tej chwili taka, że z tego 1 400 milionów budżetu tak naprawdę tylko kilkunastoma, kilkudziesięcioma milionami, prezydent może realnie cokolwiek y, zmieniać i ruszać, bo cała reszta to są wydatki stałe i jeżeli by coś zmienił, to musiałby gdzieś zabrać, czyli komuś odebrać, zlikwidować jakąś część działalności naszego miasta, a tak się po prostu nie da. No, no to i, słyszymy, i prezydent Bielkot nie wspominał o tym, że tak naprawdę pensje nauczycieli też były, były zagrożone w różnych No były miesiącach. zagrożone, ale y, to musiałby to wypłacać tak czy inaczej, bo dostałby pozew i, i sąd by nakazał komornik i, i ściągnął po prostu z majątku Czyli gminy. taka była sztuka do sztuki. Więc, więc opowiadanie o tym, że, że nie wypłaci pensji jest, no nie może tego zrobić. Ale trzecia rzecz, o której tutaj też jest mowa, to jest takie przerzucanie się. Minister Czarnek zapomniał o kilku bardzo ważnych rzeczach. O artykule 70 Konstytucji, który mówi, że mamy darmową edukację dla wszystkich i o artykule 167 Konstytucji, który mówi o tym, że jeżeli jakieś zadania są zlecone samorządowi, to musi być na to odpowiedni pieniądz przeznaczony. I jest zasada subsydiarności w państwie. Więc tutaj też mister Czarnek manipuluje, ponieważ to nie jest tak, że tylko i wyłącznie zadaniem gminy jest edukacja. Bo inaczej, jeżeli to byłoby zadanie gminy tylko i wyłącznie, to nie byłoby to za zadaniem równocześnie powiatu, województwa i nie byłoby władzy rządowej nad edukacją. Czyli nie byłoby kuratoriów uświaty i nie byłoby ministerstwa edukacji i nauki. Nie ma, Do, nie ma ministerstwa to... koszenia trawników, nie ma ministerstwa latarni w mieście, nie ma tego typu ministerstwa. Panie Łukaszu, czy pana zdaniem to wynika z tego, że nie ma pieniędzy w budżecie państwa, czy wynika to z tego, że jest złe zarządzanie w ministerstwie, pana zdaniem? Yy, to wynika przede wszystkim, moim zdaniem, z pewnych. Wyliczeń politycznych. Na policję i dla podwyżki dla policjantów było, na 13, 14, 15 emeryturę jest. Na, podwyżki do nauczycieli na te, też są, tylko niezadowalające. No dobrze, no, tylko nauczyli. to były takie podwyżki, panie redaktorze, że one cały czas mówię: od 1 stycznia 2024 będzie poniżej płacy minimalnej. Czyli de facto ta podwyżka jest w, wyrównaniem straty inflacyjnej, nawet nie do końca, bo jeżeli ktoś daje 8% podwyżki, a inflacja była 14%, to znaczy, że zabrał 6% de facto a nie dał osiem. Y, y, no i w tym momencie mamy taką sytuację, że to nie jest kwestia zarządzania ministerstwa, tylko zarządzania państwem. Y, bo y, najnormalniej w świecie, z, wydaje mi się, ja tak to oceniam, może jestem w błędzie, ale, ale wydaje mi się, że to jest trafna ocena. Z wyliczeń wynika, że to nie jest elektorat y, nauczyciele, to nie jest elektorat prawej sprawiedliwości w większości. Y, to nie jest to grupa to jest społeczna, elektorat ponadznanie. No podejrzewam, że większości opozycyjny, trochę lewicowy, trochę związany z Platformą Obywatelską i, i tam nie trzeba bardzo mocno łowić. Solidarność wynegocjowała jałmużnę w postaci tam tysiąca złotych czy, 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 czy około. 900 złotych netto dodatku. Tak, do dodatku... z okazji 250-lecia utworzenia no Komisji właśnie. Edukacji Narodowej. No to, to nie wydaje się to panu dziwne, że to coś takiego powstaje w roku wyborczym i, i co ma ten człowiek zrobić z tymi pieniędzmi. Wie pan, zawsze, ehm... można, zawsze można nie dopatrywać tutaj żadnych, żadnego okresu no. Tego, tylko nigdy 200, nigdy 250, 200, 250 w historii od komisji. początku III Rzeczpospolitej i w, za czasów komuny i za czasów przed komuną nie było takiego dodatku związanego z jakąkolwiek rocznicą. Ale to źle, że ten dodatek jest? Nie tyle, że My, źle, nie tyle, że źle, tylko wydaje mi się, jeżeli że. Jeżeli ktoś nie chce, może przyjąć. Ten doda. Oczywiście, tyle, może na cele, na cele charytatywne, charytatywne przeznaczyć. No, ja ale, ja uważam, to, że... ale nie można mówić, że kwestia tego jednorazo tej jednorazowej wypłaty załatwia temat yy, fatalnych pensji i braku podwyżek należytych. Bo to jest nieuczciwe po prostu. No, panie redaktorze, no, na pewno. Będzie pewnie podjęta jakaś decyzja, żeby samorządy nie musiały dopłacać do tej minimalnej płacy. Ja nie wiem, jak się siatka będzie kształtowała w nagrodzenia tych nauczycieli początkujących, bo tu mówimy pewnie o tych nauczycielach początkujących. Początkujący i mianowany którzy wchodzą poniżej. Ale myślę, minimalnie. że nikt na to nie pozwoli. Do końca roku jeszcze mamy sporo czasu i decyzja w tej sprawie będzie podjęta. Ja tak domniemam, bo ja na o tym nie decyduję, nie jestem. Posłem, nie jestem ministrem edukacji, ale naprawdę no, nie zaklinajmy rzeczywistości, bo pamiętajmy, pamiętamy żadny naszych poprzedników wtedy, kiedy ta edukacja naprawdę bardzo kulała, wtedy, kiedy nie było w ogóle pieniędzy w tej edukacji kompletnie. Ja pamiętam, kiedy był prezydentem Andrzej Kosztowniak i jakie pieniądze otrzymywał na tą edukację. Jakie, y, jakie inwestycje w zakresie edukacji czy szkolnictwa były dokonywane? W tej chwili się to całkowicie ale zmieniło. żyło się lepiej, bo ich wartość nabywcza Pieniądza wówczas tego, co zarabiali, była wyższa niż w tej chwili. Ale I to ustaliśmy, że nauczyciele zarabiają za mało, ja się z tym zgadzam. Natomiast jeśli chodzi I o takie był programy, jak laboratoria przyszłości, pełna zgoda to jest sukces. Dopłaciłbym, Czarnyka. bo może samorząd dopłaci do wynagrodzeń nauczycieli są samorządy, które to robią, chociażby samorząd. Warszawy, warszawski, tak, który dopłaca. Tylko warszawski samorząd. Dopłaca do Ale my też się też nie bogaci, my mamy miejsce z pieniądze. gospodarowania. Panie dyrektorze, niech pan zobaczy. Budujemy ulicę warszawską, tak? No, mieliśmy, mieliśmy, budować, mieliśmy budować. Gdzie budować. są pieniądze? Właśnie tak patrzę ze zdziwieniem, Właśnie bo nie bo budujemy. Szybkim krokiem dążymy do tego, żeby zwrócić 90 milionów no, a tak, do ale państwa. Jak pan sobie to wyobraża, to jest pieniądze inwestycje. nie, Ja nie mówię o tych pieniądzach, ale, te, ale na tą ulicę, na remonty będziemy musieli przeznaczać pieniądze z budżetu własnego, tak? czyli zrobić to będzie być albo nie będzie ale to nie da się, żeby nie było remontu, tylko będziemy musieli to, to zrobić. Czyli po prostu Czy krótko mówiąc. Panie... Radomskie Centrum Sportu to jest inwestycja trafna, trafnie budowana. Ona jest budowana yy, ona jest budowana zgodnie ze sztuką? No, moim zdaniem nie jest. I tu są te Czyli można gospodarować się... racjonalnie i wtedy Dokładnie, te pieniądze wydają się. Racjonalne wysią... gospodarowanie środkami publicznymi, odwracanie podatku z podatków, orzełką, orzełkiem i reszką, tak? Żeby. No ale państwo jako radni możecie przecież tak w budżecie zagłosować, możecie państwo ale... poprzesuwać prezydentowi w budżecie, jak prezydent składa budżet w listopadzie, możecie mu poprzesuwać na pieniądze dla nauczycieli. E, wszystkie, budżet wtedy jest do waszej dyspozycji. E, Niech pan poczeka Macie do pracy i... nad budżetem teraz. No to trzymam za słowo i, i trzymam Budżetami, kciuki za tym, żeby, w sensie żeby możemy, dać te pieniądze będziemy, dla nauczycieli. Będziemy o tym decydowali przykładaniu budżetu, bo wtedy możemy, bo w tych Chwili, jeżeli byśmy chcieli przesunąć, to musimy komuś zabrać. No, to, no tak, no to będziemy będzie, to na nowy To będziemy, będziemy, to, to będziemy na pewno będzie do tego, tego tematu. I taka dyskusja w klubie tematu, już się odbywała i ona będzie nadal się odbywała. I mam nadzieję, że no to będziemy, uda nam się poprawić los nauczycieli. Dobrze, będziemy ten temat pil pil pilotować. Za e, panie e, radny, mówił Pan o tym, że mógłby Pan uczyć ochrony środowiska, mhm. więc pytanie. I co pan sądzi na temat y, działań y, władz miasta w y, temacie nielegalnego składowiska odpadów na ulicy Ofiar Fideli? A w zasadzie pytanie, czy od momentu ogłoszenia przez was na konferencji o tym, y, o tym problemie, no coś w postępowaniu władz miasta się zmieniło? Boję się w ogóle w tej sprawie odzywać, bo wtedy, kiedy tylko poinformowaliśmy mieszkańców o tym, że jest zagrożenie, kiedy to staliśmy się pisowskimi zarazą, szkodnikami działającymi na szkodę miasta, także nie wiem, boję się, Panie redaktorze, niech Pani wierzy, boję się, boję się odzywać, ja nie wierzę, że, boję się, boję się w, nieustraszony w ogóle... Nieustraszony radny wójcik się... czegokolwiek się boi, nie, poza każdy, może małżonką, każdy... jak kiedyś, kiedyś Pan mówił, że chyba małżonki się tego boi yy, mamusi, i Boga. Mamusi, mamusi i Pana Boga. No, a nie małżonki Pan wtedy nie Bo Ja pamiętam, że chyba mówił Pan o Nie, mówię, to, to, to Pan powiedział, a ja się z tym zgadzam. <coughs> 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 czyli to jest trzy, <coughs> trzy osoby, mama no już właśnie. nie żyje, czyli został mi Pan, Bóg mama, ale już tak poważnie, no, no pewnie że źle się tą sprawą zajmujemy, bo te odpady należałoby zabezpieczyć nie w tym terenie. Przecież mamy spółkę radką, mamy składowisko popiołów, na które te odpady moglibyśmy, gdybyśmy chcieli, przygotować tak to składowisko, żeby te odpady złożyć i do czasu ich utylizacji yy, tam przetrzymywać, a nie w centrum miasta. Tam, gdzie jest obok szkoła, boisko sportowe i żyją mieszkańcy, domy są, te działki są tam po 500-600 metrów, żyją w dużym ścisku, ale dopiero Spokojnie wtedy... nie można by było te odpady przenieść? Zabezpieczyć, można by było je zabezpieczyć. No, ja nie widzę problemu, żeby pod, pod, pod nadzorem odpowiednich służb te odpady były przeniesione. One przecież były tutaj przywiezione z informacji na komisji, jaką odzyskaliśmy. Nawet wtedy, kiedy na gorącym uczynku zostali złapani, to pod nadzorem naszych służb, to odpady były zdejmowane, yy, zdejmowane na posesji. No i my z każdym jeżem Woźniakiem złożyliśmy wniosek do Pana Prezydenta o zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie, bo sobie nie wyobrażam, że, że były dla mnie instytucją, a odpady dalej były rozładowane na posesji. No to jest w ogóle mhm. naprawdę dziwna sytuacja. Ustawa mówi, że obowiązek usunięcia odpadów ciąży na prezydencie miasta Radomia. Być może jest to złe, nie powinno tak być, ale y, albo przestrzegamy prawa, albo nie. Demokracja. Dobrze. Państwo z e, pan Łukasz, Urzędu Miejskiego, demokracja. Pan Łukasz, pan Łukasz Molenda, co pan sądzi na temat tej sprawy? Czy jest panu bliżej do stanowiska Radnych Prawa i Sprawiedliwości, czy też bardziej do wersji przedstawianej przez Urząd Miejski? Który ani mówił, do że... jednego, ani do drugiego. Nie jest mi blisko stanowiska Dobrze. do końca, bo jedni i drudzy państwo starają się wykorzystać tę sytuację politycznie. A prawda jest taka, że po pierwsze to nawaliło państwo bo y, nie chodzi tu tylko o radom. Chodzi tu o to, że nie powinno nigdy dojść do takiej sytuacji, w której y, w środku dnia y, całkowicie otwarcie, na terenie naszego kraju zwozi się niebezpieczne chemikalia i nikt nad tym nie panuje. Gdzie są nasze służby specjalne, się pytam. Mam na myśli zwłaszcza te służby, które były w stanie wykorzystać Pegasusa do podsłuchiwania opozycji, a nie są w stanie zablokować transportu śmieci i zareagować należycie i, i no z podejrz, podejrz, Podejrzewam, że nie, nie miały takiej wiedzy. No to znaczy, że źle wykonują swoją robotę, bo od tego są służby, żeby dostały taką wiedzę. To nie, są, to nie jest policja, że się ich zawiadamia już po fakcie. Tylko jak przestępcy zaczną wymyślać tego typu, oni tam powinni infiltrować już te grupy i tam powinni działać i, i blokować takie sytuacje. Zwłaszcza, że to nie jest jednostkowy przypadek. Druga kwestia jest taka, że uważam, że to jest skandal, że gminy muszą płacić i rzeczywiście jest takie prawo i tu pan radny ma rację, że jest takie prawo. Ale dlaczego my, jako wspólnota samorządowa mamy teraz płacić za to, że ktoś popełniał przestępstwo mhm. i to są niemałe pieniądze ale i, politycy, i marna i szansa i niestety, Żebyśmy to odzyskali. No, no, ale tak też uważamy, mówi, że powinny żeby, być szansa na odzyskanie, żeby jest szansa na. odzyskanie. Zwrócone, żebyśmy, że jest szansa na odzyskanie. z wnioskiem i odzyskali. Bo rzeczywiście nie jesteśmy. Tylko pytanie jako od kogo? Bo jeżeli od państwa Radomia. to też sobie to sami fundujemy. Ja bym chciał, żeby ci, ci przestępcy za to zapłacili, którzy którzy no, do, pewnie do tego do tego doprowadzili. Słupy. Biorąc pod uwagę przykłady, ja ja innych że jak miast jak może być. jest jest przed nami zmiana prawa, bo powinno być śledzenie surowca, tak jak Dokładnie. To jest z paliwami. Karta produktu i od wyjazdu, czyli tak naprawdę, jak mówią, od wyjazdu z, z fabryki. I bardzo do, do surowe utylizacji. konsekwencje za fałszerstwa ale, z tym związane. Ale bo jeszcze Panie Dieter, jaki problemem. problem jest? My zwołaliśmy konferencję prasową, państwo byli, ona była grzeczna. My tylko poinformowaliśmy, że coś takiego jest i że mieszkańcy. Widział pan, jaka fala hejtu się na nas wyjała, wylała. To samo z W ogóle obserwując szpitala. życie polityczne naszego miasta, to, samo, to widzę, że jest bardzo duża to fala hejtu z obydwu. Z zadłużeniem szpitala my. Ja tylko na Facebooku puściłem zdjęcie i kolejne kwiatki wychodzą i zamieściłem fakturę. Bez komentarza. Stałem się pisowską, jakąś zarazą, nie wiadomo kim jeszcze i że będę siedział. Ale to, to już wiem. Nie muszą powtarzać. Ja sam będę powtarzał w ich imieniu, że tak będę siedział, Szanowni Państwo, jak dojdziecie do władzy. Ale mamy kolejny problem. Też zaraz będę okazał Dobrze, się... Dobrze, to, to do problemu... Ulica Rataja. Dobrze, do... Ulica Rataja. Kolejne składowisko... To sekundkę, to do Rataja. Bo ta trzecia kwestia tak, jest i... taka, że y, y, ja mam poważne wątpliwości, czy te najstarsze odpady, które tam się znajdują, bezpiecznie w tej chwili, bez uszkodzenia tych pojemników, w których się tymczasowo znajdują, e, można w tym momencie... Się znajdują, e, e, bo, bo ja się na tym nie znam. Ja podejrzewam, że urzędnicy miasta też się nie ja znają. Musieliby kogoś... Jak to okay, ale trzeba byłoby kogoś, kto weźmie za to odpowiedzialność ewentualną, jeżeli coś by się stało, jakiegoś specjalistę wynająć i ktoś powinien to ogarnąć. Ja tej wiedzy nie mam. Tę wiedzę powinien mieć prezydent miasta w tej chwili. Mhm. Ulica Rataja, bardzo proszę. No właśnie, jest ulica Rataja. Informację wczoraj uzyskaliśmy na Facebooka o pomoc, bo nikt nie chce mieszkańcom pomóc. Na ulicy Rataja buduje się kolejne składowisko odpadów, jeżeli to jest prawda, bo ja się tym jeszcze nie zająłem, ale to mi wysłała mieszkanka zmieniała nazwiska. Yy... Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc w pewnej sprawie. Chodzi o fabrykę odpadów, która ma powstać przy ulicy Rataja w Radomiu. Piszę w imieniu Komitetu Mieszkańców Okolicznych Działek z poważaniem. Nadmieniam, że sprawa jest pilna i jest tutaj jakby wymienione nazwisko radnego. Nie będę go przytaczał, bo, bo, bo ja nie jestem osobą, która chce kogoś pomówić. Yy, Nieuczciwie, nie, 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 nie mając pełnej Czy tak? Rozumiem, że będzie pan interweniował w tej sprawie. Znaczy, grupa naszych radnych wybiera się tam, chyba w sobotę się omówili z mieszkańcami, yy, po to, żeby dowiedzieć się, wyjaśnić. Ale czy to, że my o tym mówimy, to my jesteśmy jakąś zarazą pisowską, jakimiś, nie wiem, kurde, oszustami, bandytami. A, no, to, no, to, no panie dyrektorze, ale, rytorze, ale no, wie pan, no, ja oj, w tych oj, programach pana słucham każdy program, od dechy do dechy, czasami się. go przepuszczam jeszcze raz. Bo ta polityka samorządowa A mnie daje, wciągnęła i mnie bardzo interesuje. Daje pan radę? Tak, daje. Ja nie, 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 mam, nie mam, nie mam, nie mam. Nie, mam, nie, nie daje radę. Nie, nie daje, po prostu, nie, po prostu. nie wiem, czy to jest pochwała, czy czy krytyka? Nie, ale chodzi o to. Nie, nie bo... denerwuje się, ale słucham niektórych wypowiedzi czek... staram się zrozumieć każdego, do czego zmierzam. Go, ale do... słyszę tą retorykę. Zły pis, 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 pis. To tak jakby kurde tego Webera dostali instrukcje z Niemiec, jak mają się zachowy, za, za, zachowywać. Ja no. w... dobrze, nie, bo, bo troszkę no uciekamy no, ale w inny lokalnych inny, inny panie, panie radny, panie radny, panie radny chodziło mi tylko o to oczywiście w nawiązaniu do języka dyskusji publicznej, bo. No niestety on jest jaki jest i dlatego stąd właśnie mój. On może być mój... ostry. On może być ostry, tylko po co kogoś nazywać wy. Nie, nie my, mieszkańcy, my wspólnota, my Polacy, tylko wy, czyli kto jest, wy i oni, no to ja im odpowiadam, bo, bo, bo oni mówią w cudzysłowie, chociaż nie, to jest bardzo brzydkie, oni oni mówią o tym, że okradliśmy samorządy, a my mówimy, że wam zabraliśmy, bo nie Dobrze. umiecie wydatkować, Ucie a zostawiliśmy w mieszkach inny... jak Ale to nie, nie, Kaczyński nie, do Donalda Tuska, że no. nie, nie, narodu. No. no. Ale no to jest fakt, czy, czy, no, ale, a czy tak, można ale mnie powiedzieć, różnica, że jestem ale, siwy, no ale można. Jest, ale jest różnica nie między, nie, nie. No między, no rady, no. między rudy a ryży i, no, i, i no, no. dodać szczerów A siwy to też dobrze. jest obraza? Dobrze, nie pan. No, żona mówi, ale ty jesteś siwy. No, dobrze, do, dobrze. Do, dobrze, język, Ciepiamy język, zosta, nie, nie język nie, zostawiamy na bok panowie. Temat y, stadionu przy ulicy Struga w minioną sobotę otwarcie obiektu. Nie wiem, czy pan Łukasz pana był, nie był. Nie to pytanie do pana radnego Dariusza Wójcika, który na meczu byłem, był. Jak pan ocenia byłem. obiekt? Byłem, atmosfera na stadionie była, była naprawdę w porządku. Radomianie cieszyli się, że ten obiekt powstał w tych dwóch trybunach, czy boisko piłkarskie, a nie, a, nie, a, nie, a nie stadion, bo to dla mnie to jest boisko piłkarskie z droma, trybunami niedokończony. Wiele mankamentów, które mnie bardzo bolały. Takie proste, prozaiczna rzecz. Mosir zapomniał przykleić tabliczkę, gdzie jest toaleta. I taką tabliczkę ludzie nie mogli znaleźć. I dochodziło do sytuacji, że ktoś nieelegancki po prostu zatwiał swoje potrzeby do kosza. I, I takie rzeczy się odbywały. Ja, ja, ja oczywiście będę, będę tym złym, który mówi o tym, ale mnie to, mnie to mierzi. Ja tego czegoś takiego nie toleruję, ale Dlatego na Komisję Edukacji, Sportu i Turystyki, którą zwołuję chyba 16, tak, 17, z, napisałem porządek obrad, na którym chciałbym poznać sytuację mosiru finansową. Bo to, że jest to bankrut i państwo, panowie o tym wiecie, że jeżeli ten, ta instytucja nie dostanie pomocy miasta, to będzie trzeba ogłosić upadłość. No kilka miesięcy temu już przeznaczone były trzeba, pieniądze na funkcjonowanie. I szczerze, patrząc na działania tej instytucji. Coraz bardziej jestem przekonany do tego, że tego trupa już się nie da reanimować, że trzeba go po prostu pogrzebać i powołać instytucję sprawdziwego zdarzenia, która będzie zajmowała się nadzorowaniem nad inwestycjami, nad no tak, obiektami, ale czy to znowu które. to nie będzie z prawej kieszeni, w lewą kieszeń, z lewej. Nie, kieszeni, ale to w trzeba zrobić, żeby to jakoś funkcjonowało. Jeżeli ja dowiaduję się, nie wiem czy to jest prawda, że radom, jak za mecz zapłaci ma, ma zapłacić 40 tysięcy złotych za to, że może rozegrać tam mecz plus prąd kilkanaście tysięcy złotych to w jakim świecie my żyjemy, to są wyższe kwoty niż świątka Wrocław. To jest, nie wiem, wy wygląda to na to, że Mosir po prostu walczy z tym Radomiakiem. A to przecież yy, Radomiak nazwa, a ja jestem, żeby była jasność osobą wychowaną na stadionie Narutowicza na broni, od dziecka. Tam grałem w piłkę, tam spędziłem całe dzieciństwo i tam pan bardzo miłe wspomnienia. Tylko, Ale wie że, pan, z drugiej strony można że że powiedzieć, że skoro jest to prywatny klub, no to niech płaci. No, jeżeli tak, to powiedzmy o wszystkim, to zabierzmy, zabierzmy yy, wszystkie dofinansowania wszystkim klubom sportowym, podejmijmy taką decyzję. Ale wtedy, kiedy prezydentem został Andrzej Kosztowniak, radą w kwalifikacji sportowej był na szarym końcu, nie było. Sportowo, mnie nie istniał. Podjęliśmy decyzję o tym, że finansujemy ten sąd. ten radą sportowo. Bardzo mocno się odbył. Proszę zobaczyć, mamy ekstra klasę w piłce nożnej. Chyba największy brand dla Radomia, i nic nam nie przynosi y, takiej rozpoznawalności. No, mamy mężczyzn na mamy koszykówkę, się... mamy. No, koszykówkę no tak, mieliśmy. Ale piłka nożna jest najbardziej sukcesowa. Tak I i jeżeli, jeżeli chcemy, żeby to istniało w mieście, to, to musimy pomagać. Y, pomagać, usiąść do jakichś. A tak to wygląda na to, jakby, to, jakby ci ludzie przeszkadzali. Y, pan Łukasz Trzyma. Molenda, pytanie do Pana w kontekście budowy dwóch kolejnych trybun. Czy Pana zdaniem y, to jest taki temat? Pilny, czy wręcz przeciwnie? Czy miasto ma jednak inne potrzeby i, i na razie ten jest, stadion może wyglądać tak, jak wygląda? To jest problem, bo y, jeżeli chcemy mówić o y, stadionie z prawdziwego zdarzenia y, europejskich w standardzie, no to dwie trybuny to śmiech na sali. Ale z drugiej strony ja nie jestem specjalistą tego, ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły ani się y, wymądrzał, bo y, kibicuję Radomiakowi trochę z, z boku, nie udaje, nie chodzę na mecze przed wyborami, nie udaje, że się interesuje, nie wiadomo jak sportem, bo się nie interesuje. ale mm, zawsze miło i ciepło mi się na sercu robi, kiedy mamy sukcesy, jeżeli chodzi o wyniki, wyniki tej drużyny. Wydaje mi się, że zasługuje ona na stadion, y, będąc w ekstraklasie z prawdziwego zdarzenia y, i niewątpliwie trzeba te inwestycje... Będzie kiedyś dokończyć. Czy teraz, moim zdaniem, teraz miasta na to nie stać? Po prostu fizycznie, nawet gdyby bardzo chciało, to w tym momencie jest to niemożliwe. Czyli muszą Biorąc być środki to, zewnętrzne? Tak mi się wydaje, jeżeli albo, albo lata oszczędzania na te, na te inwestycje, a po drodze mam jeszcze inne rzeczy, bo tak, mamy bardzo niedofinansowaną kulturę. Jeżeli chodzi o kulturę w naszym mieście, to jest dramat jest nawet gorzej jak w edukacji. Co zawsze tutaj za edukacją to się ujmuje. mocne słowa jako osoba, która eduka edukacją, oświatą się zajmuje. Tak, tak. To, to edukacja w porównaniu do kultury to ma Eldorado. W tej chwili w kulturze jest bardzo źle, i to widać, bo okoliczne miasta powiatowe mają w tej chwili czasami dużo lepszą ofertę kulturalną niż Radom. Radom przestał być stolicą kulturalną regionu. I to jest olbrzymi gigantyczny problem, bo to kultura generuje tak naprawdę rozwój miasta, pojawienie się białych kołnierzyków, pojawienie się lepszych miejsc pracy, pojawienie się pieniędzy, które będą wydatkowane w kawiarniach, klubach i tak Tu się zwijamy niestety. I na to też musi być. I to też jest zadaniem własnym gminy. Czyli jakby tak zajrzeć. Prosty do wniosek, dużo potrzeb, mało pieniędzy. Ale panowie, czy wiecie, ile y, kosztuje utrzymanie funkcjonowania takiego MOSIR-u? No, to zależy, no, no właśnie. Co, co pan ma myśli, czy czy... I na tej komisji, nie, utrzymywania całej hmm. funkcjonalności. Na tej komisji poprosiłem wcześniej... Yy, ponieważ do, żeby to było 17, czy jest 11, tak? czy 12? 11, mhm. żeby mieli chwilę czasu na przygotowanie dokumentu. A już taka śmie śmieszna rzecz. Pan Radny Majewski chciał zwołać komisję. Nie, 12, 12, panie Radny. 12. No, czas no szyb, czas szybko leci. pan ale. Majewski chciał zwołać komisję, to wie pan, co Moskwię mu odpisał? Że teraz jest okres, okres urlopowy i nie są w stanie. No, 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 no i co, co byście na to panowie odpowiedzieli? Oficjalna odpowiedź Miejskiego Sportu, Ośrodka Sportu i Rekreacji. Czyli rozumiem, że wszyscy są na urlopie, Ale to ten stadion nie, są nie, nie, są w stanie przygotować? Ja nie, wiem, no, nie, 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 w nie, 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 Prawdopodobnie, żeby przyjść. Tak więc ja sobie zwołałem komisję i pop zadałem pytania: informacje na temat sytuacji finansowej, informacje na temat obiektów sportowych zarządzanych przez spółkę MOSIR, czyli, czyli zapewnętrz... informacje na temat kosztów ponoszonych przez radomskie kluby sportowe korzystające z obiektów MOSIR, informacje na temat sposobu wyleczenia stawki za korzystanie z obiektów sportowych MOSIR, informacja na temat stanu zatrudnienia czyli w MOSIR, czyli kosztów dużo, wynagrodzeń. Czyli dużo, ale jeszcze Dużo szczegółów i pewnie niedługo poznamy Proszę odpowiedź. Mi zadać pytanie MOSIRowi, bo no, nie chciałbym bym być skarżypy, to mi skarżyć do uokiku, tak? Mos Jakim prawem MOSIR handluje prądem? Na jakiej podstawie prawnej? Żeby handlować prądem trzeba mieć do tego uprawnienia. Oni wystawiają fakturę za prąd. Czyli... Chyba, że refakturują. Nie, no, nie, nie. a to było coś innego. Koszt, jeżeli refakturują, sytuacja. czyli pan otrzymuje fakturę. Tak, kosztową. Yy, ta, kosztową za... Wyliczamy to na jakiejś tak, podstawie podlicznika, czegokolwiek. Tak. A to jak to jest. Pan Marian patrzy w sufit, a dzisiaj 15 tysięcy i no wpisuje to, fakturę 15. Ja jeszcze tutaj być rzecznikiem MOSIR, bo nie wiem, jak było, ale no. to bardzo prosto sprawdzam stan licznika przed wydarzeniem, sprawdzam stan licznika po wydarzeniu, przemnażam razy kwota, która. Ale musi pan za... mieć podlicznik, nie? Bo w tym czasie działają jeszcze moje urządzenia. No tak, oczywiście muszę. Tak? Muszę wiedzieć yy, za co. A nie ma tak. takich podliczników. No, no to tak funkcjonuje. Dlatego zadajcie panowie pytanie, na jakiej podstawie prawnej MOSIR. Handluje prądem. Dobrze. Można też ryczałt jakiś ustalić? Dobrze. Na koniec, Pan, na, jakieś, na, koniec, umowy. na koniec panowie krótko, no tak. bo czas nas goni. Ogłoszono temat, ogłoszono termin wyborów. Ruszyła kampania wyborcza, korzystając z tego, że mamy przedstawiciela trzeciej drogi pytanie do pana radnego. Sprawa i sprawiedliwości Dariusza Wójcika. czy zdziwiło Pana to, czy zaskoczyło Pana to, że jednak nie doszło do rozstania tych dwóch partii, i Polska 2050 razem z PSN pójdą do wyborów? Znaczy nie wiem, to jest chyba. Ja myślę, że bardziej na tym ucierpiała Polska 2050, że jest w tej koalicji, ale to ja jako taki kibic z boku i kibicuję Prawo i Sprawiedliwości, także niech tak nie, nie chcę tutaj, jakby pouczać kogokolwiek, to jest ich sprawa, ale myślę, że ucierpieli bardziej, bo wtedy, kiedy byli sami, mieli wyższe sondaże, a w koalicji te sondaże. Że łecą na łeb na szyję, myślę, że będzie trudność z osiągnięciem progu wyborczego. To jest, to jest moje, moje zdanie osobiste. Kiedy, kiedy Ale i, i jeszcze jedna rzecz, która, która bardzo mnie denerwuje w partiach politycznych to jest przesyłanie tak zwanych spadochroniarzy. A dowiadujemy się, że w Platformie ma być pani Kidawa-Błońska, która... A w Prawie i Sprawiedliwości nie, nie będzie nikogo? Nie, nie wyobrażam sobie, żeby numerem jeden na liście nie był pan Marek Suski. To a jeżeli by nie w będzie? W policzek dla, dla miasta. A jeżeli nie zdaniem. będzie, to będzie no, pan no, w jakiś sposób... No, to będę, to? Nie, to będę... Nie, nie, bo ja jestem tutaj i z, nie ta liga, tak? Za bardzo krótki do takich działań. Nie mogę w samorządzie swoje zdanie pan, wyrazić. Skromnie pan się ocenia, Swoje naprawdę. zdanie Myślę, że jest, że jednak ma pan coś do powiedzenia nie mam, w Sprawiedliwości. Nie, mam, nie, mam, nie mam nic do powiedzenia. Mój czas już minął. Byłem szefem partii przez wiele lat yy, i myślę, że wtedy, kiedy byłem to, co sobie założyliśmy, jako młodzi ja ludzie, wiem, udało czemu nam tak się. Pesymistycznie, udało... Nie, mówi pan, a to nie jest pecymistyczne. Mój czas już minął, to także. Mój się czas już minął jako szefa partii. Nie, nie jako nie szefa partii. Nie, ja już Nie, dwa razy się do tej samej rzeki nie wchodzi. Tak samo jak przewodniczącym rady już byłem i już nie mam zamiaru być. To może już, prezydentem? Także jeżeli ktoś mi złoży taką prezydentę, to tak, wiem, o. co zrobić z miastem Czyli... i wiem, jak miasto rozwinąć, i wiem, jak nie ma rudzić, tylko iść do przodu i walczyć. Bo wystarczy przykład bo z kosztowniaka prezydenta. Kosztownika, z którym się kłóciłem, trzaskaliśmy drzwiami wtedy, kiedy rządził różne sprawy. Ale jak było potrzeba pojechać po pieniądze, to bukiet ruszy pod kap. Pod gabinetem pani premier Kopacz stał z kwiatami, żeby prosić o pieniądze. I to pewnie się obrazi zaraz o to na mnie, ale takie były fakty. Ja bym chciał mieć takiego prezydenta, który będzie chodził za sprawami miejskimi, a powtarzanie przez wiceprezydent. Bo sam pan będzie prezydent jeżeli, jeżeli, jeżeli bym był, na pewno bym tak robił. Czyli, I uważ, a jeszcze jedna rzecz, tylko panie rektorze powiem. I radom nie ma czasu na kłótnie, na awantury, na coś. I gdybym ja był prezydentem, w kolegium prezydenckim by byli przedstawiciele wszystkich opcji, które. Zasiadają w Radzie, w Radzie Miejskiej po to, żebyśmy w końcu tę Radę podnieśli z kolan, bo na razie jako miasto jesteśmy jeszcze na kolanach. Mhm. I pytanie do pana Łukasza Monedy. Czy Polska 2050 na tej koalicji z PSL-em straciła? To zobaczymy 16 października. Ja się absolutnie nie boję o próg wyborczy ze wszystkich sondaży. A jakie są wewnętrzne mam... nastroje w partii? Różne. Bo ja pamiętam nawet pan, będąc u mnie w studiu, nie był w 100% przekonany i powiedział, że różne scenariusze I są nadal na nie jestem w 100% przekonany. Należę do ludzi, którzy polityką zajmują się już dosyć długo i obserwując to, co się dzieje, mam swoje wątpliwości. Niemniej jednak przykładamy się do tego, żeby uzyskać jak najlepszy wynik wyborczy. Ja mam ten luksus, że nie będę startował w wyborach parlamentarnych, więc mogę sobie pozwolić na. Nie będzie pan. Nie będę startował w wyborach te tak, tak zapewnienia jeszcze dystans. sprzed kilku miesięcy są już nieaktualne, bo pan miał, pan miał startować, o ile się nie mylę do Senatu. Tak było, rzeczywiście. Co co się stało, że już pan nie będzie kandydował? No tu nie będę już ogłaszał, do, zanim pakt senacki nie zostanie ogłoszony, bo tak się umówiliśmy z partiami e, opozycyjnymi wszystkimi, że e, te wszystkie decyzje personalne, które e, są związane z paktem senackim będą ogłoszone publicznie przez liderów, e, więc nie chcę wychodzić przed szereg. Ale to była pana decyzja? Czy decyzja partii, czy trzeciej drogi koalicji? No, jest to decyzja y, y, partii. Ewidentnie decyzja partyjna jest to. I to ja się pan... z nią zgadzam jak o, najbardziej. Coś bo to, mi się, nie, to się nie wydaje, to nie jest, żeby pan tak, to nie jest lekką tak ręką to przyjął? Nie, to nie jest tak, że ja widziałem się w fotelu senatora od razu. Ja realnie oceniam rzeczywistość i zdaję sobie sprawę, jakie są sondaże i możliwości powalczenia. Był pomysł na to, jak zrobić tę kampanię. Decyzja padła i, 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 trochę inna. Będziemy mieli bardzo dobrego kandydata, jeżeli chodzi o Senat, którego będę w pełni wspierał. A do Sejmu pan nie chciał startować? Do Sejmu? Y, propozycja, która y, padła, y, nie wydała mi się satysfakcjonująca. Czy jest pan twardym graczem, negocjuje tutaj, pan co? na własnych zasadach. To ja tylko dopytam. Znaczy, to co w, jest taki, pra... co w takim razie? To... Samorząd to jest Czyli miejsce. Czyli będzie pan startował na prezydenta? Biegał się o mandat? W tej, na ten moment nie będę nic takiego A deklarował. A gdyby startował, bo... dołożyłby pan do nauczycielom? Do wynagrodzeń? Y, gdybym miał startować to bym przede wszystkim zrobił porządek z budżetem, bo nie będę obiecywał, że będę komukolwiek Aha. cokolwiek dokładał, nie. jeżeli nie mam z czego. E, najpierw trzeba uporządkować budżet miasta. Budżet miasta jest w bardzo złym stanie. Obawiam się, że następna kadencja samorządu, niezależnie od tego, kto by był prezydentem, z jakiej partii by nie był, będzie musiał poradzić sobie z tym budżetem. Czyli, krótko właściwe. mówiąc, Szanowni Państwo, być może to jest historyczny program, ponieważ spotykają no. się po raz pierwszy być może kandydaci na prezydenta Rady. Nie, no ja nie włożyłem sobie kandydatować. No, <laughs> no właśnie. Ja, to... mówiłem, ja że tym że bardziej. że bym był. ogłosili panowie gotowość. <głosiernie> Powiem, go, nie, nie, nie. nie. Ja, jeszcze ja kilka miesięcy temu nie że... byłem gotowy, ale w tej chwili jestem gotowy i uważam, że mam pomysł na to, ale to decyduje nie ja, decyduje tylko partia. Mógłbym no, wystartować właśnie. jako kandydat niezależny, ale nie mam takiego zamiaru, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość jest mi blisko, mojego sercu i wspieram kandydatów. Prawa i sprawiedliwości. No, no, wie pan, patrząc na przykład Polskie 2050 może się coś zmienić. Nie no, patrząc na polskę 2050, to się takie przysłowie mi na usta ciszne, że za każdy dobry uczynek spotka cię zasłużona kara. No to nie wiem czy. I pan, to dotyczy nie pana. Nie e, wiem, czy pan Łukasz rozlicza. Moneda. Nie czuję się jakoś wybitnie ukarany, ale. A, to... Wie pan, no, ale patrząc z boku rzeczywiście. Ja będę można... teraz w polityce e, widziałem różne rzeczy i wiem, że. E, jak to funkcjonuje? O, może tyle. Patrząc z boku, rzeczywiście można odnieść wrażenie, że Polska w 2050, przynajmniej w regionie Radomskim, na tym sojuszu no nie skorzysta. Zobaczymy, jak to będzie. tego października Zobacz. będzie wiadomo. Dobre, czy, czy, będą czy, wyniki wyborów, czy będzie wtedy, dobrze, będzie, wtedy będzie można oceniać. Ale da mogę jeszcze jedno zdanie? To tak na, ko na koniec. Na panie, koniec ra ostatnio, już... ale, panie rektorze, panowie, to jest wybór między. Y, tym, jaka Polska będzie. Czy Polska będzie zarządzana przez Polaków, czy przez no, ale, Niemców, poprzez ale, swoich nie, przedstawicieli nie, w Polsce? Nie, nie, panie radny. Czy państwo słuchali pana Webera? No, no dobrze, no, no, dobrze mógłbym ale... Mógłbym powiedzieć dużo szy, ale jeszcze, panie, jeszcze dobrze, mi panie na głowie nie, proces. Dobrze, ale panie radny, mimo wszystko osoby, które... W studiu, które nadal nie wiem, w jakim miejscu... Nie, nie, wiem, w jakim miejscu jestem. Procesowo. Dobrze, ale mimo wszystko panie radny jednak... Nie można mówić, że politycy Platformy to są no są, ale no ja nie, tak nie, są nie powiedziałem, ja powiedziałem. No powiedział pan, że, że będą rządzić Niemcy, no, to... no Niemcy poprzez swoich przedstawicieli. A czy to nie jest prawda? No nie. No nie nie? No nie. 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 a co mówił pan Weber? Dobrze, panie Jak pan, został zaproszony pan, do debaty pan, jest, przez pana Morowickiego pan premiera? Po, pan Weber powiedział, że nie że? Jest, że że? będzie, że traktuje wrogo prawo i sprawiedliwość i ma prawo tak mówić. A jakby pan Mo przyszedł do mnie do domu i u mnie by były porozwalane <laughs> filiżanki, brud w domu. To gdyby pan mi zwrócił uwagę, to miałbym prawo pan powiedzieć, żeby pan wyszedł i nie więcej nie przychodził? Byłbym na tyle grzeczny, żebym nie zwracał panu uwagę ja na pan, to, A ja widzi pan, a ja bym. Jakie Gdyby pan do mnie przyszedł i zwrócił mi uwagę, to bym panu powiedział, że pan założył buty, jeżeli pan je zdjął, chociaż mnie w domu się nie zajmuje, i powiedział do widzenia. Proszę opuścić moje podwórko. Dobrze. I tego samego oczekuję od pana Webera. Wara mu do Polski. Dobrze. Kończymy, kończymy dzisiejszy odcinek polityki na śniadanie. Moi gościmy, byli Dariusz Wójcik, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję oraz, Państwu. Oraz pan Łukasz Molenda, sekretarz Partii Polska 2050 Dziękuję w Radomiu. serdecznie. Miłego dnia. Dziękujemy serdecznie za uwagę. To był kolejny odcinek naszego programu Polityka na śniadanie. Do zobaczenia już w kolejną sobotę.